Cześć, witajcie! Dziś serdecznie Was zapraszam na materiał, gdzie przetestujemy sobie, jak sprawdza się pelet grudzień, oczywiście na końcu listopada. Na samym wstępie serdecznie zapraszam do subskrypcji, do lajka, bo to bardzo motywuje, a my przejdźmy do meritum, jakim jest oczywiście test w nowym kotle peletu grudzień, polska firma rodzinna www.grudzień.eu. Jest to oczywiście strona producenta, a my zobaczmy, jak wygląda pelet premium 100% ekologiczny, produkt polski z certyfikatem A1, worki 15-kilogramowe. Zobaczmy, jakie mamy wartości. Średnica 6 mm, wilgotność na poziomie mniejsza niż 7%, popiół mniej niż 0,6%. Popiołu gęstość nasypowa około 650 kg na metr sześcienny i wartość opołowa 18,5 MJ. Bardzo fajnie, bardzo fajna już półka, jeżeli chodzi o wartość opołową. Sprawdzimy na nowym kotle, na palniku SV300 i w kotle Sekom. Zobaczymy, jak ten pelet się sprawdza. Otwórzmy worek, zobaczmy, jak to wychodzi. A więc otwórzmy sobie worek peletu grudzień. Tak wygląda ten pelecik. Bardzo ładnie pachnie, szczerze mówiąc. Także przejdźmy do kotła, sprawdźmy, jak ten pelet się pali. A więc możemy zobaczyć wymiennik kotła górny. Zobaczcie, w kotle czysto, jak najbardziej ok. Parametry 8 sekund podawania, 27 sekund przerwy. Bardzo fajnie się to sprawdza. I wentylator minimalny 30, maksymalny 49. I tak jak widzicie, to bardzo fajnie się sprawdza. Za chwilkę przejdziemy też do dolnych drzwi i do palnika. Można powiedzieć, że test przeprowadzony w temperaturach od plus 3 do minus 7 stopni. Także radził sobie, także naprawdę ok, spoko. Przejdźmy niżej. Mam oczywiście środkowe drzwi. Tutaj widzimy, jak najbardziej spoko, też pył. Przejdźmy do palnika, jak to się pali. I widzimy oczywiście palnik SV300. Zobaczcie, jak się ten pelet grudzień pali w kotle czysto. Mało popiołu, bez spieków, co bardzo ważne. Przejdźmy do samego podsumowania tego peletu. A więc możemy podsumować cały test z peletu grudzień. Polska firma rodzinna. Możemy właśnie powiedzieć kilka słów na temat tego peletu. Jak się on w nowym kotle Sekom Technics Pel Lux 15 kW spełniał z palnikiem SV300. Widzieliście w kotle naprawdę bardzo fajnie. Czyste spalanie. Spaliny bardzo nisko. Pelet naprawdę bardzo dobrej jakości, średnica 6 mm, wilgotność mniej niż 7%, popiół na worku mamy mniej niż 0,6, 135 kg równe spalone, tak wygląda pelet, popiół z tego peletu. W ogóle brak spieków, co jest, myślę, że bardzo dużym plusem. Gęstość nasypowa około 650 kg na metr sześcienny i wartość opołowa 18,5 MJ. Palił się naprawdę bardzo, bardzo spoko. Jest to oczywiście pelet certyfikatem objęty A1. Także myślę, że pelet godny polecenia. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć. Zasubskrybuj kanał oraz polub ten film. Do zobaczenia. Cześć.